Cześć, z tej strony Oskar. Dzisiaj chciałbym wypowiedzieć się na temat Konfederacji i przyszłości tej partii, bo moim zdaniem cały ten ruch wkrótce się rozpadnie, rozleci się i była to przybudówka zrobiona specjalnie pod PiS po to, żeby ruch antysystemowy tutaj w jednym miejscu skupić. Stary numer, tak jak i z Kukiz15, z ruchem Palikota i wszystkimi tymi innymi partiami satelitami. Widać, że już Dziambor coś kwęka, widać, że już coś kwęka Kulesza, widać, że coś już kwęka Sośnierz. Już coś im się nie podoba, już szykują się do, już po prostu tutaj tratwa tonie, statek tonie i trzeba już tutaj gdzieś odpływać. Tutaj uwaga, bo zaraz zatoniemy. Poparcie procentowe w sondażach Konfederacji coraz niższe na granicy progu wyborczego, stare dzieje, wszyscy to znamy, pamiętamy, UPR, partia Korwin, partia Wolność, VIP, Nowa Prawica, Kongres Nowej Prawicy, wszystko zawsze poniżej progu procentowego, no. Weszli do Sejmu, było troszeczkę jajec, ponagrywali jakieś te filmiki z Sejmu, parę razy Korwin tam masakrował z mównicy i tyle, i ludzie mają już to gdzieś, są starsi o te 4 lata kolejne. Byli kiedyś młodsi, dzisiaj mają już 20 ileś lat, 30 ileś lat, 40 ileś lat. I zobaczycie, w następnej kadencji nie będzie Konfederacji, nie będzie Korwina. Korwin odejdzie na emeryturę, a zresztą Korwin, wielki przywódca tutaj, szerzy te idee konserwatywno-liberalne, a sam co? Zdradza żonę, znalazł sobie jakąś młodą 19-latkę. I zrobił z nią dzieci, a tyle lat, tyle powtarza, tyle tutaj kreuje siebie i innych młodych, że trzeba dbać o rodzinę, trzeba dbać o żonę, trzeba dbać o kobietę i tak dalej, a sam na boku sobie jakąś 19-latkę znalazł i z nią zrobił dzieci. Dopiero afera wyszła po iluś tam latach, nie wiem, po 5 czy po 10 latach, że on jakąś babę na boku ma i z nią dzieci ma. No. Proszę bardzo. No. A wielokrotnie też słyszałem plotki, ale na to nie mam żadnych dowodów, no to tutaj może to zostać odebrane jako, że ja tutaj rozbijam i krytykuję, ale że korzysta z kobiet lekkich obyczajów, wiadomo o jakie chodzi. No. Także cała ta, cały ten ruch konfederacyjny został prawdopodobnie wymyślony po to, żeby skupić, sztucznie został wymyślony, sztucznie stworzony. Całe szczęście ja w odpowiednim momencie się z tego wycofałem, bo to jest wszystko udawane, że mamy jakąś prawicę, że mamy jakiś ruch antysystemowy. Stary numer, już nabrali ludzi z Kukizem, to i teraz z Konfederacją nabrali. Już Dziambor, Kulesza i Sośnierz, zobaczycie, że będą w PiSie na następnej kadencji i nie będzie Konfederacja startować. Także to tyle chciałem się tutaj wypowiedzieć chłodnym tutaj okiem. Po prostu krytykuję to. A słyszałem też, że Jabłonowski z Osadowskim zakładają jakąś partię tam tych no też taką jakąś antysystemową, nie pamiętam teraz nazwy, ale no, mogę im życzyć powodzenia, chociaż też tutaj mam pewne powątpienia, wątpliwości, czy to aby też nie jest ustawione. Aktor tutaj, skąd oni nagle tyle pieniędzy mają, skąd nagle tyle ludzi się tym interesuje. Czy to nie jest też właśnie jakiś, żeby wszystkich wywrotowców, ludzi agresywnych, ludzi, którzy byliby chętni i na tyle odważni wyjść na ulicę, żeby skupić w jednym miejscu, a później stłumić tę agresję, żeby ci ludzie nie robili protestów, żeby nie zagrozili głównej partii rządzącej. Zobaczymy. Ja w ogóle nawet nie mam zamiaru iść na wybory i na nikogo prawdopodobnie głosować, bo to i tak nie ma żadnego sensu. Z tego kraju to trzeba jak najszybciej wypierdalać, bo tutaj z roku na rok, zamiast coraz być lepiej, to jest coraz gorzej. Ten kraj idzie w dziwnym kierunku. Nie w takim, jak ja sobie go wyobrażałem 10 lat temu, jak sobie go wyobrażałem 15 lat temu, jak wyobrażałem sobie go 20 lat temu, czy jak wyobrażałem go sobie w dzieciństwie. Wszystko idzie w kierunku, nawet nie wiem, czy to jest w kierunku amerykańskim, czy zachodnim, brukselskim, niemieckim, czy rosyjskim, czy jakimś izraelskim. Nie wiem, w ogóle ten kraj się zmienia w taki twór,
że nawet ciężko to powiedzieć. Nie, w żadnym innym kraju na świecie tak nie ma. Nigdzie tak nie ma, jak w Polsce jest, jeśli chodzi o prawo, o utrudnienia dla zwykłych ludzi, dla zwykłych, szarych ludzi, dla zjadaczy chleba. Jest tyle różnych utrudnień, że aż żyć się tutaj odechciewa. I radzę młodym, że spierdalajcie stąd po prostu do normalnych krajów, gdzie żyje się normalnie, godnie, gdzie nie ma takiego ucisku, gdzie nie ma takiego faszyzmu, gdzie nie ma takiego tępienia ambicji. I to tyle, co chciałem dzisiaj właśnie wypowiedzieć się. Ponieważ uważam, że całe te wszystkie ruchy antysystemowe w Polsce nic nie dają, a i tak są to przybudówki partii rządzącej po to, żeby w jednym miejscu skupić wywrotowców, antysystemowców i później ich odpowiednio nimi sterować i wygaszać takie osoby. Także powiedziałem, co wiedziałem. Radzę raczej przemyśleć sobie swoją przyszłość i swoje życie, bo w Polsce tutaj nic się nie zmieni za 100 lat. Nawet za 100 lat, no, za 50 lat to będzie tak samo, jaki jest teraz, a nawet może być gorzej, ale na pewno nie lepiej. Na pewno tutaj nie będzie drugiego Eldorado, czy Ameryki, czy nie wiem, Paryża, czy Anglii. Nie, o nie, 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 nie. Radzę się obudzić.